Policjanci bardzo często przypominają, z jakimi konsekwencjami wiąże się prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub będąc w stanie nietrzeźwości. Rygorystyczne prawo w tej kwestii dotyczy tego kierowcy. Wyjątku nie stanowią nawet osoby publiczne, o czym prawdopodobnie zapomniał wicestarosta Mikołowski. W trakcie rutynowej kontroli drogowej wydmuchał blisko 0,3 promila. Do zdarzenia z udziałem wicestarosty Mikołowskiego doszło w sobotę około godziny 9 rano. Patrol ruchu drogowego prowadził rutynową kontrolę na terenie miasta Orzesze. I właśnie tam, na ulicy Traugutta, kierujący został poddany badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwszy wynik dał nam 0,14 mg na litr w wydychanym powietrzu, a więc jest to stan po użyciu alkoholu. A w praktyce oznacza to, że wicestarosta dopuścił się wykroczenia, wsiadając za kółko z niedozwoloną ilością alkoholu w wydychanym powietrzu, która w przypadku kierowców nie może wynieść więcej niż 0,2 promila. Teraz wicestarosta Mikołowski musi liczyć się z konsekwencjami. Prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Prowadzi to referat do spraw wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Panu zostało zatrzymane prawo jazdy. Ono zgodnie z procedurą już zostało przekazane do Sądu Rejonowego w Mikołowie i w najbliższych dniach zostaną panu przedstawione zarzuty, które poznamy w ciągu najbliższych kilku dni, bo nawet taka ilość alkoholu w organizmie nie pozwala na prowadzenie pojazdu i jest karana, co powinno być przestrogą dla innych kierowców. Prawodawca przewiduje nam pewne widełki, po przekroczeniu których niestety takie zdarzenie kwalifikuje się bądź jako wykroczenie, bądź jako przestępstwo. W tym przypadku wicestarosta dopuścił się wykroczenia, jednak sam zainteresowany nie zamierza komentować tej sprawy aż do czasu wyjaśnienia. Nie wyraził też zgody na wypowiedź przed naszą kamerą.